Wioseczko moja, rodzinna wioseczko, kocham ja ciebie jak żadne miasteczko. Do mnie matka nie wykarmiła. Szczęść Boże wszystkim! Wybiła 16, zatem spotykamy się tutaj w murach Muzeum Archidiecezjalnego kardynała Karola Wojtyły w tym szczególnym dniu, kiedy w Krakowie patrzymy na tokarnię. Dziś wielkie święto tokarni w Krakowie. Wielu z nas pielgrzymowało, zwłaszcza wśród historyków sztuki, do tokarni, żeby przez lata zobaczyć słynnego proboszcza księdza Macha i słynnego osiołka w tokarni. A oto dzisiaj możemy zobaczyć tych mieszkańców tokarni za sprawą przede wszystkim wielkiego naszego i drogiego kościelnego z tokarni, który zarazem jest nie tylko artystą zakrystii, ale i artystą dłuta. I dzięki któremu możemy się spotkać, aby zobaczyć, co się znajduje pod skrzydłem anioła. Jubileusz to okazja do spojrzenia całościowego na życie artysty, ujęcia głównych jego dokonań, zainteresowań artystycznych i kierunków twórczości. Ta wystawa jest wystawą jubileuszową z okazji 50-lecia pracy twórczej. Artysta Józef Wrona przeżył swoistą ewolucję twórczości. Od utalentowanego artysty samouka poprzez skromnego kościelnego do uznanego artysty ludowego. Ta wystawa prezentuje jego całą twórczość. No jest nam niezmiernie miło dzisiaj uczestniczyć w tej chwili. Jak rozmawiam z Józefem, mówi, że największym jego sukcesem jest to, że wyprowadził ludzi w las, czyli na Urbanią Górę. Dzisiaj nas wyprowadził na Kanoniczą, do muzeum, gdzie znajdują się największe zabytki małopolskiej sztuki. I myślę, że te jego rzeźby są też takim, wpisują się pięknie w tą małopolską historię. Ta wystawa to nie moja zasługa, to naszego rodaka księdza Filipka. Ja tu nie myślałem, że kiedyś moje rzeźby się znajdą. Chciałem taki rzeźb, ale nie umiałem. Ja umiałem dać pomoc. I kościół przyjął jakoś, że one mogą służyć ludziom i Bogu. To jakoś zrobię wielkie zadowolenie.
i zawdzięczył księdzu Janowi Machowi. Moja posługa w kościele i to rzeźbienie też. I nie, byśmy się na pewno nie spotkali, ja by nie on był. Ani by Osiołka nie było w Krakowie, ani w Tokarni. Jego się. Ale się martwię, bo Osiołek tak polubił Kraków, że już drugi raz był, 18 lat temu był tu. I boję się, czy będzie miał chęć wrócić do Tokarni. Chciałbym, aby ta była wystawa ku pamięci 20-rocznicy księdza Jana Macha w Tokarni, którym wszystko zawdzięczył. Przekazał nie tylko swoją wiarę, to, że zawsze był i jest i będzie na pierwszym miejscu Jezus Chrystus. Nie tylko przekazał swoją miłość do Matki Bożej, do świętych i do tej ziemi, do ludzi, którzy żyli, żyją w Tokarni i okolicach. Zawsze spotykałem Pana Józefa, pełnego skromności, pokory, dobroci. Pytałem o Panie Józefie, co ostatnio powstało. Zawsze jakby chciał z jednej strony okazać swoje serce w rzeźbach, a z drugiej strony jakby chciał się schować raz za rzeźbę Pana Jezusa, kiedy indziej. Jakby się chciał schować za Osiołkę, który ma tak piękną tradycję biblijną. Gratuluję, dziękuję organizatorom. I skoro ksiądz kardynał mi zlecił taki obowiązek i zaszczyt, otwieram tę wystawę. Panie Józefie, szczęść Boże. Myślę, że streszczenie jego twórczości, może też takie sformułowanie, że jak ten pięknie tworzy, że pięknie żyje. Ta wystawa prezentuje jego całą twórczość. Można ją podzielić na cztery główne części. Część pierwsza to wizerunki Chrystusa. Druga prezentuje wątki maryjne. Trzecia część, bardzo rozbudowana, to wątki hagiograficzne postaci polskich świętych i błogosławionych. I część czwarta wiąże się z historią, a także pracą nad nią. Radość bym sprawiał, jak idę tam na górę i widzę, że ktoś mówi, że przyjechał z daleka i wyszedł tam, to mi daje zachętę, żeby jeszcze coś dołożyć. Dołożyć coś, no. Nie?